No dobra, proszę Państwa, także nieoczekiwanie wyszło DLC, powiedzmy, w dużym cudzysłowiu, które wprowadza nam szereg nowych misijek, także trzeba je troszeczkę sobie poogrywać i zobaczyć, co tym razem Rockstar nam tutaj dał do zabawy, nie? Oczywiście nie oczekuję po tym zbyt dużo, bo to są w końcu misijki, a wiadomo, że od misijek nie można zbyt dużo się spodziewać. Także pewnie to są misje typu ograć raz, zapomnieć i może pograć sobie po raz kolejny, jak będzie na nie jakaś premia, nie? Ale zobaczymy. Także zaczynamy, proszę Państwa. Pierwsza misyjka. Oczywiście naszym zleceniodawcą jest Dave, którego doskonale znamy z kasyna. Kto pamięta, ten doskonale wie, kto to jest. Także zobaczymy. Naciśnij E, aby rozpocząć nalot na farmę Clackinbell. No to, proszę Państwa, jesteśmy na tym etapie gry, gdzie musimy walczyć z fast foodem. Brawo, Rockstar, lecimy. Lewy fundusz, Vincent. Mam dla Ciebie ciekawą okazję. Nieortodoksyjna, ale dochodowa współpraca. Więcej SMS-em nie mogę napisać, ale pierwszy krok wpasowuje się w Twoje atuty, bo chodzi o przejęcie mienia. Także kup całą amunicję. No i co? Oczywiście na poziomie trudnym nie jesteśmy, nie wiadomo jak słabi. Zamknięte lobby i startujemy. Tak, chcę zacząć tą misję w pojedynkę. Lewy fundusz, misja. Whenever I was going inside, not with your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness, your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you. Mam przynajmniej dużą reputację, znaczy but coś. It's good to cross paths with you again, my Fajnie, że friend. się dorobiliśmy po tylu latach reputacji, że nie możemy normalnie na komisariat wejść, nie? Znaczy coś. Naprawdę. Plusik malusieńki dla Rockstara. No to nie wiecie, że tyle lat właśnie w tym mieście robiliśmy hałas i nagle nic o tym gniarze nie wiedzą, nie? To przynajmniej tyle dobrze pomyśleli. I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop? A to jest w ogóle Jimmy, ty! Minęło 10 lat od fabuły GTA 5, a Jimmy w tym samym miejscu sobie handluje z typem od narkołyków, nie? No, w sumie nie. Nie spodziewałbym się czegoś więcej od Jimmy'ego, bo Jimmy jest dość tępą postacią, także nawet prawdopodobnie nie pomyśli o tym, że a, handluje sobie naprzeciwko komisariatu, nie? Co mi się może złego stać? To jest piękne. The cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation. That's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. Okay. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. But this isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials so you can attack it with style and aptitude. Ding fucking dong, Officer Effenberger. We're effing falling asleep over here. Get us some effing coffee. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in?
Nie, znaczy nie mam wyjścia, no trzeba się pogodzić z tym, że będziemy z policjantem pracować. The department allows him to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. No cóż. Przynajmniej awans dostał, nie? Okej, okay, co teraz trzeba tutaj zrobić? Jakaś coś? Informacje? Dostaniesz na miary. Ukrani pieniądze z miejsc zajmujących się praniem brudnych pieniędzy. Zebrana gotówka może zostać wykorzystana do zorganizowania nalotu na farmę Clackingbell. No dobra, także potężna gangsterka, proszę państwa, wchodzi w ruch. Potężna walka z fast foodem, zaczynamy w tym momencie taką właśnie walkę. Naprawdę nie sądziłem nigdy, że do tego dojdzie, nie? Że potężna organizacja przestępcza, jaką właśnie w tym mieście stworzyłem, musi walczyć z zasranym Clackingbellem. To brzmi... słabo. To brzmi właśnie mega słabo, ale no cóż. Wracamy do korzeni, nie? Powiedzmy. Raczej pieniędzy nie potrzebuję. Okej. Okay. Oczywiście nie mogę zabrać tego, że ty jakiś... Ochroniarzy, jak coś byli fajni. Nie mogło tego zabraknąć. Przecież nie mogę oczywiście wejść sobie do... do tego i załatwić to, co mam załatwić, nie? No po co? A no w sumie, dobra, ominę go. Dam radę ominąć? Dobra, dam radę ominąć. No i nice. Okej, ukradnij pieniądze. Cyk, cyk. I proszę państwa, pierwsza nowa animacja w tym najnowszym DLC, która się właśnie pojawiła przed premierą. A mianowicie teraz inaczej troszeczkę wygląda zbieranie pieniążków. Popatrzmy w takim razie, jak to właśnie wygląda. Przypomina to troszeczkę... troszeczkę właśnie zbieranie łupu z Cayo Perico? Bym tak powiedział? Nie wiem, jak wy sądzicie. Ale bardzo mi to właśnie przypomina. To mega przypomina, także się tutaj... Nowa animacja, aczkolwiek troszeczkę bardziej podrasowana, stara animacja bym to tak nazwał, nie? W sensie jest niby ta animacja, ale jest wzięta ze starej. Animacja, za chwilę umrę. Ale obym tego nie zrobił, bo będzie przypał, bo to są misyjki, tak czy siak. A jak tutaj umrę na misyjce, to będzie trzeba wszystko od początku powtarzać. Dlatego bym, kurczę, nie chciał robić. Dobra, także... pożyczę sobie od was autko i lecimy do punktu B. Ale nie wiem w sumie, czy starczy... czy A i B to będzie tyle? Bo tak, mam niby połowę zebranych funduszy, ale nie jestem pewny, czy nie trzeba będzie jeszcze jakiegoś punktu C tej odwiedzić. Zobaczymy. Okej, okay, także zbliżamy się do punktu B. Oczywiście mamy za sobą fajną eskortę, która nas osłania niesamowicie. Ale zawsze to jakaś eskorta, prawda? Dobra, także punkt B i tutaj pewnie będzie kolejne... miłe towarzystwo, które nas przywita ostrym śrutem. Tak? Nie? No, wiecie co, nie chce mi się z nimi bawić. Także ja tutaj wyciągam od razu grubą giwerę. I się strzelamy. O, przyjechała eskorta do nas. Jak minutko, naprawdę. Okej. Więc punkt B ogólnie, z tego co tutaj widzę, to jest chyba miejsce fabularne, gdzie Franklin z Lamarem musieli chyba zabrać skuter? Dobrze pamiętam fabułę? Jeżeli nie, no to możecie mnie właśnie w komentarzach poprawiać. Oczywiście YouTubki pozdrawiają Twitcha, Twitch pozdrawia YouTubki. To się nagrywa aktualnie właśnie na Twitchu.
A wersję zmontowaną dostaniecie właśnie na YouTubie, także możecie się pozdrowić. Oczywiście live'y są na Twitchu, także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. Link macie tradycyjnie w opisie, także zapraszam do wspólnego tutaj siedzenia sobie i wspólnej zabawy. O ty kurde, chodź ty gnoju. Co do mnie strzelasz? Chodź na to pozwolił. Dobra, tu są trzy te bębny, także chyba kasy powinno się uzbierać już maksymalną ilość. Czy naprawdę trzeba będzie iść do punktu C? Dobra, raczej to będzie tyle. Także taka rozrzewkowa misyjka, gdzie troszeczkę sobie postrzelaliśmy. Nie było to stosunkowo trudne. Także start może taki sobie właśnie być. Zobaczymy, jak to potem będzie ogólnie wyglądało. Ok, także kraniesz pieniądze z pralni B, opuść pralnię. I co, dostarczysz teraz pieniądze do Vincenta i koniec misji? Czy coś? O kurczę, posiłki przyszły. Ok, posiłki posiłkami. A myślę, jak chcemy się wydostać fajnie, bezpiecznie. Co tak? O ty kurde. No tak, boty w GTA, zapomniałem, że one tak kury strzelają masakrycznie, że... Że tutaj trzeba uważać. Dobra, chodź tutaj. Tutaj dzięki za... Chciałem samochód zgarnąć, ale chyba nie dało rady. Za chwilę to wybuchnie, także chyba coś jeszcze trzeba tutaj zrobić. Chyba jeszcze nie jest koniec, mi się wydaje. No fajnie, że cię słucham, Vincent, ale spoko, spoko, wszystko rozumiem. Dostać pieniądze do skrytki Vincenta. A, czyli jednak koniec misyjki, dobra. No to spoko. Czyli taka pierwszy plan. Pierwsza rzecz, żeby troszeczkę tutaj przeszkodzić temu kartelowi narkołykowemu, to zostało właśnie wykonane, nie? Zostało to wykonane, także Vincent dostanie pewnie jakąś pochwałę za dobrą robotę. My jakieś tam może pieniążki se zgarniemy. Nie oczekuję kokosu, bo to jest w końcu w ramach misyjki, a nie napadów. Mimo tego, że to na trailerach i tak dalej wyglądało troszeczkę na napady. Ale Rockstarowi się chyba nie chce. Rockstarowi się chyba ewidentnie nie chce nowych napadów niestety tworzyć. Szkoda. To wolę sobie po prostu stworzyć takie 6 misji na krzyż i tyle, nie? Ale zobaczymy, może teraz to będzie co innego. Zawsze się łudzę. Zawsze się łudzę, że to będzie coś fajnego i tak dalej. A potem wychodzi, że to jest wszystko oklepane. Ale... No cóż, zawsze nadzieja umiera ostatnio, jak to mówią, nie? I tym właśnie akcentem kończymy sobie pierwszą misję, tylko najpierw trzeba tutaj znaleźć wejście do tego budynku. Dobra, jest wejście, także koniec. Zobaczymy, ile kaski dostaniemy ogólnie za to. Misja zaliczono, doskonale. Dostaliśmy oczywiście 15 JP, troszkę expa i kaski 0, czyli prawdopodobnie po wykonaniu wszystkich zleceń dostaniemy dopiero pieniążki. O, hey, it's me. That was a lucrative effort. This is a solid fund to use on the rest of our planning efforts. The first leg of which I'll get to work on right now. I'll be in touch. Ok, proszę Państwa, także misja numer 2, czyli potężna walka z potężnym Clucking Bellem, ciąg dalszy. Zobaczymy, co tym razem będziemy musieli sobie wykonać. A, dzwoni do mnie Vincent. Let's discuss a potential way into this place. The cartel are paying off employees of Clucking Bell to use their factory as a cover. There are a couple things we'll need in order to solidify my current infiltration plan. Let's move. Dobra, także let's go. Panie Vincent. Nalot na farmę Clucking Bell.
A, i to są ogólnie misje, które musimy sobie zrobić, żeby to zrobić finał, tak? Nie ma tego za dużo. Szczerze powiedziawszy, to jest ile? 2, 4, 6 misjek, no to... Czyli tradycyjnie ogólnie. Czyli tradycyjna ilość właśnie misjek pod tym względem. Nic się tej właśnie kwestii nie zmieniło. Dobra. Także przygotowanie kradzie z włamaniem, czyli coś, co uwielbiamy najbardziej. Let's go. Kradzie z włamaniem. Dobra, skoro operacja ruszyła, to musimy się zastanowić, co robić dalej. Jeśli chodzi o infiltrację Clucking Bell, najważniejsze będzie przygotowanie, więc musisz zrobić moje rozeznanie w terenie. Chyba wiesz, jak prowadzi się pociąg, co nie? Ej, nie gadajcie, że będziemy pociąg prowadzić. Ej, po tylu latach będziemy mogli sobie prowadzić pociąg? Żartujecie, prawda? Czy nie żartujecie? To może być ciekawe. Dobra, let's go. Jakaś cutscenka, czy lecimy od razu? Dobra, lecimy od razu. Kradzież z włamaniem. Misja numer 2. Let's fucking go. Dobra. Na laptopie należącym do pracownika Clucking Bell znajdują się dane dotyczące działań kartelu, a urządzenie hakerskie można znaleźć w terabajcie. Czyli dwa cele do odwiedzenia. Także może sobie na sam początek odwiedzimy tego laptopa. Czemu by nie? Także let's go. Lecimy. Na szczęście one są dość blisko siebie, jeżeli chodzi o punkty, więc nie będę musiał zbyt długo właśnie zasuwać po całej mapie. Także o tyle właśnie dobrze to wygląda. Lecimy. Korzystając ze zdjęcia przesłanego przez Vincenta, zidentyfikuj pracownika Clucking Bella. Dobra, dawaj to zdjęcie. Także jest on sobie takim człowieczkiem. I ma właśnie dostęp do tego laptopika, którego musimy... Albo samego laptopa, albo dane z tego laptopa po prostu gwizdnąć, tak? Tak to chyba będzie mniej więcej wyglądało. No dobra. Także może sobie zanim to pożyczy sobie samochód. Miło kolego, koleżanko, że właśnie przyjechałaś moją nową furą, którą sobie oczywiście pożyczę. Dobra, wysiadka, gościu. Rezerwuję to auto, dziękuję. Jaki miły pan, oddał auto za darmo, dobra. Także gdzie jest ten pracownik z tym laptopem? Gdybym był pracownikiem, gdzie bym był... O, przepraszam, to było niechcący. Gdybym był pracownikiem, to gdzie bym tego laptopa tutaj umieścił? Bo na pewno nie na widoku, nie? To by była totalna głupota. Ale to jest GTA, także nigdy nic nie wiadomo. Dobra, gdzie to jest, ty? Bez kitu. O, znalazłem. To skonfiskuj laptopa, ale tak... po prostu? No dobra, no chyba się nie obrazi, jak mu tego laptopa gwizdnę, prawda? Dobra, wiecie co? Zrobimy tak do sneaky biki. La 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 la. Ale fajne tatuaże, patrzcie. Patrzcie, jakie fajne tatuaże, o. Tutaj o taki skorpion jest. Jakaś ważka sraszka. A tutaj jest, są jakieś kółeczka, o. Bi, takie fajne, zobaczcie, kółeczko. Tutaj kolejne kółeczko jest. Tutaj jakiś skorpion fajny. Znowu jakaś fajniusia ważka. Dobra, kurde. Dawaj tego laptopa, kościu. No co się gapisz? Teraz ten laptop należy do mnie. Dobra. No i tyle, tak? Okej. Darowy laptop. Ej! Prawdę powiedziawszy, każdy by tak zrobił. Ten laptop był praktycznie na widoku, więc wystarczyło po prostu tam podejść i go gwizdnąć. Także... A żyjemy w takim mieście, a nie innym, jakim jest właśnie Los Santos, więc jak nie ja, to ktoś inny by to zrobił. Więc proszę mnie teraz nie osądzać. Dobra, dzięki.
No to, że ja właśnie teraz w tym momencie tego laptopa potrzebuję, no to peszek dla tego pana. Także dobra, teraz do terabajta lecimy. Zrezygnować z systemów komputerowych, a to jest nasza przepustka. Czyli ostrzegam, że facet, który je posiada, jest poważnym przestępcą, zdolny haker. Gościu, nie ma ze mną szans. Powiedzmy, nie chcę go ruszyć, ale my tak, do swoich działań wykorzystuje ciężarówkę dowodzenia terabajt. Wysyłam ci zdjęcie, moja rada, znajdzie go drony. Drony?! Aha. Czyli będę walczył z dronami. Mam rozumieć, tak? Ciekawe. Powiedzmy, że jakaś nowość, bo jeszcze z dronami nie walczyłem. Znaczy, rozwalałem drony w trakcie właśnie przygotowania do kasyna. Ale żeby tak walczyć jeden na jednego z dronami, to jeszcze tego nie grali. Okej. Okay. Jak mówiłem, zawsze coś nowego, tak? O kurczę, teraz dwóch na jednego jest, ale... Ej, oni strzelają do mnie te drony, co jest? Nie tak. Dobra. Potężny pojedynek z dronami. Zawsze o tym marzył. Kurde, co to był? Dron samobójca? Masakra. Dobra, wejdź do terabajta. Czy tutaj coś jeszcze będzie do załatwienia, czy to wszystko? Okej, okay, to jest wszystko. Także teraz zgarniamy sobie nadajnik, czyli kolejne chyba nowe urządzenie, które było na zdjęciach lub na trailerze. Przy okazji jeszcze sobie może brońkę zgarniemy, jeżeli możemy, nie możemy. Także okej, okay. I wiesz, i sobie po prostu teraz z tego terabajta uciekamy już. I teraz co? Zajmij się daniem głównym. Okej, okay, czyli czym? A, czyli po prostu tym. Dobra, pociągiem. I teraz właśnie kraniemy pociąg. I będzie zabawa. Okej, okay, ale czy dostanę teraz... Dokładnie o to właśnie mi chodziło. Czy dostanę jakiś namiar, gdzie to ogólnie ten pociąg się znajduje? No dobrze, dobrze. Także teraz creme de la creme tego przygotowania, powiedzmy. Mam nadzieję ogólnie, że w GTA 6 dadzą nowe napady, a nie te, które dostaliśmy w GTA 5. W sensie wiecie, że kopiuj w klej, tylko że z inną zawartością może troszeczkę. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, czy nie. Mam nadzieję, że już na przykład nie doceniemy napadu na kasyno, tylko na coś innego. Innymi przygotowaniami, a nie bardzo podobnymi właśnie do tego, co mieliśmy w kasynie. O, może tak to bardziej teraz rozwinę swoją myśl. Jakże genialną, dobra. Także teraz trzeba będzie ukraść temu kartelowi sobie pociąg, jo? No dobra. To raczej nie powinno być stanowić żadnego problemu. Chyba, że to imię... Duża grupka nawiedzie. Strzelasz. A tutaj jesteś, kolego, dobra. Okej, okay, ja tam widzę główkę, trafiłem w główkę, idealnie. Dobra, to może granatę jakiegoś rzucę. Może coś trafię. Coś trafiłem! Nie tyle, ile bym oczekiwał, ale coś tam oberwało. Znaczy, ktoś tam oberwał. Nie coś, tylko ktoś. Dobra, kolejny granat. Jezus Maria, bym się sam załatwił tym granatem. Troje bym Bartka normalnie. I to naprawdę było tak bardzo blisko zrobienia Bartka. Bartek moment by był. Dobra, mamy klucz do pociągu. Także teraz już chyba nie musimy się strzelać, tylko możemy od razu ten pociąg sobie gwiznąć, tak? Chociaż ja bym sobie powiedziawszy... ja bym szczerze powiedziawszy... Kurde no! Daj mi tutaj wyciągnąć tą broń. Szczerze powiedziawszy bym
zlikwidował jeszcze typów, żeby potem plecy nie zrobili. Także okej. Mamy pociąg. Przytrzymaj W, aby przyspieszyć, S, aby zahamować, prawy, żeby wycelować, a lewy, żeby strzelać. Okej, także lecimy, proszę Państwa, pociągiem. Pierwszy raz. Nie tak. Znaczy pierwszy raz. Udało się teoretycznie pociąg gwiznąć, do niego wsiąść i chyba nim kierować w GTA 5, nie? Tak mi się wydaje. A jeżeli nie, no to... Teraz mamy taką możliwość w ramach właśnie misji. Fajnie, fajnie. Dobra. Także lecimy, chyba raczej nie musimy się martwić tymi typami, którzy usilnie próbują nas zatrzymać. Próbują zatrzymać pociąg. Well. No cóż, niech próbują, nie może im się uda. Gracze przez 10 lat to próbowali, więc niech i randomy próbują. W sensie NPC-ty. Może NPC-om się uda w końcu, nie? Zatrzymać potężny pociąg. Chociaż raczej patrząc na ich starania, mam co do tego mieszane uczucia. Dokładnie tak. Bardzo wątpię w to, że im to się uda, ale... Nie zabierajmy im tej chwili, prawda? Niech przynajmniej czują, że mają szansę. Na cokolwiek. Okej. Okay. Lecimy na spokojności. Jesteśmy... Mamy pociąg, także raczej nas tej, które dostałem tu. Nie da się umrzeć w pociągu jednak. Okej, więc może w sumie... Więc może zacznę trochę strzelać, żeby nas tutaj nie załatwili za szybko. Zwłaszcza bym rozwalił sobie ten helikopter. Bo on największe zagrożenie stanowi. Ale chyba nie, dobra. Chyba zniknę także mniejsza z tym. Mamy go za sobą. I teraz co? Organizuję przechowanie pociągu bezpiecznym odosobionym miejscu. Czyli pociąg przysłuży się do ataku na kartel. Czyli to będzie chyba rzecz, która nam pozwoli zrobić ten najazd na nich. To może być interesujące. Ale okej, misja zaliczona, proszę Państwa. Także druga misyjka zakończona. Dało się zakończyć. Bez żadnej wpadki nawet. Także gitara. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.